Dzień dobry, witam Was serdecznie. Bykiew w czytaniu na tydzień od 7 do 13 października. Witam Was serdecznie, dziękując jednocześnie za Wasze zaangażowanie, za Waszą obecność na kanale, subskrypcje, wyświetlenia. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też bardzo z tego, że pomagają Wam moje karty i z tych wiadomości, które od Was otrzymuję. Na ten tydzień standardowy rozkład na pracę i na związki, na tych, co szukają pracy i oczywiście tych, co szukają miłości. Ale w tym tygodniu energie anielskie, anioł dla Was. I kochani, zaczynamy. Witam w nowej odsłonie, kwiat lotosu Tarot. Nowa nazwa, nowa energia, nowa symbolika, natomiast towarzysząca mi od zawsze. I można powiedzieć, że bardzo kojarzy się z Tarotem spokojnej ścieżki, ponieważ kwiat lotosu jest takim rozjaśnieniem umysłu, wyjściem z ciemności w światło, osiągnięcie takiego poziomu spokoju i jasności, klarowności umysłu po trudnych momentach. Jest to ważna symbolika, ponieważ właśnie chciałabym być tym człowiekiem, który rozjaśnia drogę poprzez tego tarota, tutaj poprzez to, że udzielam rad, wskazówek. Okej, zaczynamy. Kochane byki, jeśli chodzi o pracę, nie będzie to może najłatwiejszy tydzień, ale jest to taka ważna wskazówka dla tych z Was, którzy bierzecie wszystko na siebie i macie taką postawę samodzielnej osoby, ale bardzo zmęczonej, Zosi samosi nieraz upartej mocno, aby dać sobie na luz troszeczkę. Bo zobaczcie, w dziesiątce buław generują się błędy poprzez to, że bierzemy zbyt wiele na siebie i nie możemy skoncentrować się tak naprawdę konkretnie na jednym temacie. Generują się błędy, tworzą się jakieś historie typu zamieszanie, bałagan. Zauważcie, kto może Wam w otoczeniu pomóc i proście o tą pomoc. Bywa też tak, że przy tej dziesiątce buław jest to ostatni krok ku temu, by zakończyć coś bardzo trudnego. I ten tydzień jest zwiastunem ostatniego trudnego stepu naprzód, by sfinalizować coś istotnego, nad czym mocno i długo pracowaliście. Kochani, ci z Was, którzy szukacie pracy, bardzo dobry potencjał na jej znalezienie. Ponieważ zobaczcie, macie rycerza miecze, a ten z kolei mówi o tym, że jest możliwa wiadomość, komunikacja. Są możliwe negocjacje i rozmowy finalizujące dla tych z Was, którzy aktywnie poszukują pracy. Jeśli chodzi o związki i relacje, ósemka pentakli pokazuje bardzo mocne zaangażowanie w pracę, ogromną skrupulatność, zasiedzenie się nieraz w pracy i taki dysbalans pomiędzy życiem osobistym a zawodowym, więc komuś może doskwierać to, że koncentrujesz się wyłącznie na pracy lub twój partner jest tak zaangażowany, że za bardzo ciebie nie dostrzega i czeka na ciebie lub ty czekasz na partnera, partnerkę. Ósemka pentakli jest także bardzo drobiazgową energią skupioną na pracy, na wzrastaniu, co i owszem, ale koncentrowaniu się na jakimś jednym zagadnieniu, trzymaniu się bardzo uparcie przy czymś i wówczas nie dostrzega się propozycji i możliwości idących z otoczenia. Nie zauważa się podpowiedzi partnera, partnerki. Ten wzrost i praca przy ósemce pentakli jest oczywiście też wskazówką dla Was, aby pracować nad związkiem i trudnościami, które obecnie u Was się zadziewają. Siódemka buław dla singli. Karta mocnej asertywności. Wam się już nie chce niczego udowadniać, o nic zabiegać, ale niektórzy z Was może będą chcieli skorzystać z kart, z wróżb, by dowiedzieć się, czy przyjdzie ten partner do Was, czy nie, lub o kogoś pytać kart. To też jest taka karta afirmowania przyszłej miłości, przyszłego partnera, skupienia w sobie energii takiej, która jest w stanie zainteresować, zastanowienia i wygenerowania w sobie o takiej energii, która jest w stanie zainteresować przyszłego potencjalnego partnera. Anioł radości na ten tydzień w zadowoleniu, satysfakcji i uśmiechu. Jest to porada szczególnie dla tych z Was, kochani, którzy czujecie się smutni, jacyś przygnębieni, w depresji, w pesymistycznym nastawieniu. To jest karta na takie momenty właśnie samotności, smuteczków, które mogłyby Was ogarnąć. I ten anioł chciałby obudzić w Was pozytywne myślenie, obudzić takie poczucie zadowolenia z siebie, naukę optymizmu ogólnego do życia. No i też, abyście w sposób radosny i komunikatywny
kontaktowali się ze swoją połówką. Pozdrawiam.